Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studio Mo prosto z Parku Designu i Sztuki Mo w Poznaniu. Dziś, jak widzicie, jest ze mną dobrze Wam znany skądinąd Maciej. A wiecie, że jak jest z nami Maciej, no to będziemy rozmawiać albo o tapetach, albo o winylach. I dziś faktycznie bierzemy na tapetę winyle i to nie byle jakie winyle, bo będziemy rozmawiać o konkretnym wzorze. Cześć Maciej, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie kolejny raz z dużym entuzjazmem do Studio Mo. Z przyjemnością, jak zwykle. Z przyjemnością. Słuchaj, zaprosiłam Cię, ponieważ mamy konkretną potrzebę. Klienci, którzy kochają się w klasycznych parkietach, ale też są świadomi zalet podłóg winylowych, pytają nas, czy da się ułożyć z winyli jodełkę. Czy da się? Da. No to fajnie, przyznam, że znałam tą odpowiedź, bo inaczej nie mielibyśmy o czym rozmawiać, a odcinek będzie troszkę dłuższy. No więc skoro się da, to proszę opowiedz mi o tym, jak to robić, ale zanim to wyjaśnij mi proszę nomenklaturę, bo trochę się gubię. Jest jodełka węgierska, jest jodełka klasyczna, jest jodełka jaka jeszcze? Francuska. Francuska i szewron. Jaka jest różnica między tym wszystkim? No tak, tak. Używałaś już rzeczywiście kilku słów, one tak naprawdę są równoznaczne, bo ta klasyka, no klasyka tak naprawdę odnosi się do całej tej rzeszy słów, o których powiedziałaś. No bo to jest tak jak mniej więcej w modzie. Klasyka, no w przypadku jodły w architekturze, no nie mija absolutnie, tak jest ponadczasowa. Tak jest. Rzeczywiście w przypadku szewrona można powiedzieć o zarówno jodle francuskiej, jak i węgierskiej, ale także o tak zwanej angielskiej, której nie użyłaś. Jeszcze jest angielska jodełka, dobra. A równa się ona dokładnie z jodłą klasyczną, bo bardzo często, mówimy o jodle klasycznej, która odpowiada nomenklaturze angielskiej. Także klasyczna to angielska, tak a jest. Szewron jest francuską lub węgierską. O, dokładnie, dokładnie tak to wygląda. No to mamy to, to nie to jest mamy to. Taki skomplikowany. Nie dobra. Jest. Czyli mamy innymi słowy angielską, francuską i węgierską. A na czym stoimy? A tutaj akurat stoimy na jodle węgierskiej, przepraszam, klasycznej. Klasycznej, dobra. Jest, tak. Czyli mówiąc najprościej, jodła, która jest składana klepka do klepki, tak? No można powiedzieć pod kątem prostym. Generalnie klepki cięte w zwykłe, normalne panele, ale dużo, dużo krótsze. Czyli te różnice w tych wzorach polegają po prostu na złożeniu tych klepek w o, inny właśnie. Sposób, tak. pod Czyli innym grotów kątem tam, no. grotów. Grotów, okej. Okay. Tak. No to pytanie zasadnicze. Jak się to robi, czy można to zrobić samemu i najważniejsze, bo w ostatnim odcinku o winylach tłumaczyłeś mi różnicę pomiędzy SPC i LVT, czyli panele na klej, panele na klik. No to z których da się zrobić jodełkę? Da się zrobić i z jednych i z drugich, czyli i z wersji tej na klik i z wersji klejonej, tak? Okej. Oczywiście różnica polega na sposobie montażu, czyli w jednym przypadku jest to podłoga pływająca, w drugim jest to podłoga klejona. Dobra, my czyli dzisiaj, pływająca to jest ta składana na klik, a klejon. Tak jest, dokładnie. Dobra, a my dzisiaj co? Co mi pokażesz dzisiaj? No dzisiaj znowu posłużymy się panelami na klik, bo te są z kolei najbardziej popularne w takim budownictwie mieszkaniowym. Najczęściej robione przez właścicieli mieszkań, tudzież po prostu w własnym zakresie. No do już jodełek czy paneli klejonych częściej wzywamy fachowców, bo tutaj jest troszeczkę więcej pracy. A, bardziej skomplikowane i częściej używane, jak mówisz, na inwestycjach, a w prywatnych domach dokładnie. Robimy to własnym sumptem. Damy radę, tak, samemu? Tak, tak. No, wspólnie zaraz tutaj coś ułożymy. Poczekaj, masz tu jakieś, widzę, narzędzia. Co jest potrzebne, żeby złożyć tą jodełkę naszą? Tak, tak na szybko powiemy dokładnie, w jaki sposób ułożyć ten tak zwany szewron i czego się trzymać, bo ponieważ montaż podłogi w jodle jest dużo bardziej złożony. O, uwaga, nie chcę użyć specjalnie słowa trudny, bo to nie jest trudne. Chodzi jednak o złożoność pewnych czynności i trzeba o nich pamiętać. Po prostu się ich nauczyć. Natomiast w momencie, gdy rzeczywiście już posiądziemy tą wiedzę, idzie nam to na tyle szybko i na tyle sprawnie, że bardzo, bardzo skutecznie możemy sobie tą piękną, przepiękną posadzkę ułożyć.
Tak, no wzór zakresie. Rzeczywiście jest ponadczasowy. A czyli do złożenia tego wzoru potrzebujesz dokładnie tych samych desek, których używasz do ułożenia po prostu podłogi pionowej, nie wiem jak to nazwać, do normalnej podłogi, czy to są inne deski, inne To, kartki? Co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe, tak, no bo można to dokładnie tak zrobić. Aha. Bo można to ułożyć w wiodle, na przykład klasycznej, którą tutaj mamy. Tak. Pojedynczej lub podwójnej, bo też tak można zrobić, ale również można ułożyć ten sam panel w postaci prostych klepek, ale dużo, dużo krótszych niż na przykład ten, który spotyka się na co dzień. Czyli to są te same panele? No można powiedzieć, tylko wymiary się zmieniają. Ale okej, czyli o przeznaczeniu do ułożenia... Tak, chodzi o system, w tym wypadku zapięć, ewentualnie sposobu klejenia, no bo można powiedzieć to w ten sposób, że panele są pomniejszone. Tak? I z nich zrobiony jest wzór jodła. Dobra, czyli jednak są dedykowane pod tą jodełkę te panele. Dobra. Tak jest. No to pokaż mi w takim razie, jak to robimy. Okej, tak na szybko. Tutaj byliśmy przygotowani wcześniej. Ja gadam słodowo. Nie zaskoczyłam cię, wiem. wiem. Wszystko jest przygotowane, no. Tak, w każdej paczce mamy dwa rodzaje paneli. To jest na pewno różnica w stosunku do tego, co mamy w zwykłych panelach. Aha. Tam wybieramy z paczki, jeden po drugim, bez przebrania, możemy po prostu ten panel układać. Tutaj natomiast zwykle są oznaczane albo strzałkami, ale zwykle literowo. Tutaj mamy panel A i panel B. I to są bardzo ważne elementy, ponieważ... Na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym. Praktycznie rzecz biorąc z nimi. Chodzi o tak naprawdę ułożenie zamków, bo będziemy je składali w jodłę, w związku z czym one muszą po prostu pasować do siebie. Aha. I to jest jakby zasadnicza różnica, o tym trzeba pamiętać. Jak widzisz, ten panel tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, on się praktycznie rzecz biorąc z niczym nie różni, on po prostu wymiar inny. Dobrze, tak? Dobrze. Okej, okay. I od tego zaczynając i teraz upraszczając absolutnie ten cały proces, żeby nikt się nie bał, bo tak naprawdę naszą intencją trochę jest to, żeby powiedzieć, ludzie, nie bójcie się tego. Tak, to jest produkt przyjazny użytkownikowi. Bo można, tak, można to zrobić. Mm-hmm. Jest friendly, dokładnie. Tak jest. Okej, jodełka. Mm-hmm. Tutaj mamy fragment posadzki, który już jest w jodle. Ważne jest to, żeby przede wszystkim podzielić sobie pomieszczenie na pół. Dobra. Tak? Zwykle robi się to po prostu od lasera, bądź ewentualnie miarką odmierza się. Mając załóżmy 2 metry, dzielisz to na metr. Dobrze. I wówczas mamy wytyczoną oś pomieszczenia. To jest bardzo ważne, bo w momencie, gdy mamy oś pomieszczenia, możemy zacząć układać taką jodłę. Dobrze. Tak? To jest najprostszy sposób. No na pół, to jeszcze mnie nie przerasta. Dzielę pomieszczenie na pół, dobra. Okay. Wytyczam oś. Zasada numer 2, jeżeli zaczynasz sobie taką pracę, nie wiedząc absolutnie nic, jest taka, że zawsze sobie układamy panele zamkami do siebie. Dobra. Czyli jeżeli masz zamek, no to musisz go mieć tutaj przy sobie, tak? Tak. I wtedy składamy. Okay. Panel A i dokładasz sobie dokładnie panel B. Dobrze, i te zamki też do siebie, też do ciebie, dobra. I tak, i to się odbywa w ten oto sposób. Już masz... No i witam. Pierwszą rzecz, tak. Oczywiście to są kwestie zamków. No i gotowe. Znowu mamy nasze czarodziejskie narzędzia, można to co oczywiście sobie... Co to jest, przypomnij? To jest tak zwany dobijak, można sobie wyprostować ten panel. My to robimy absolutnie takich warunkach uproszczonych, improwizowanych. Jest. Podłogi z tego nie będzie, bo już mamy pod spodem piękną, ale pokazujemy, jak działają te zamki. Tak, dokładnie. Jak działają zamki i jak mamy wykonać sobie te pierwsze elementy, które nam po prostu i teraz pokażą. Co? Dokładasz kolejne tutaj? Mamy A, mamy B, robimy to niejako przemiennie. I on się różni tym, że tu jest zamek z prawej, a tu jest zamek z lewej. Tak jest, dokładnie. Dokładamy sobie kolejny element, który jest elementem A. I już, jak widzisz, mamy taki fajny element. Zarys. Tak? Taki zarys. Mówiąc o tej osi, której wcześniej powiedzieliśmy, załóżmy, że tutaj jest środek twojego pokoju, czyli twojego pomieszczenia. I
ta oś będzie przebiegała dokładnie w tym miejscu. Czyli tak? Musi w tym zgięciu przechodzić? Czy... Tak, dokładnie będzie to ta linia, którą może sobie wyznaczyć albo laserkiem, albo później narysować na przykład zwykłym ołówkiem. Tak? Mhm. Masz oś, do której będziesz się trzymać, w której będą te krawędzie wytyczały ci środek pokoju. Rozumiem. Poprzez tą oś. I potem rozszerzamy budowę na boki? Rozszerzamy budowę na boki, używamy kolejnego panelu z zamkiem do siebie, pamiętając o tym, tak? Do siebie, tak. Tak, dokładnie. I kolejny element, w którym montujemy sobie ten panel. I mamy kolejny element. Ja tutaj sobie tylko sprawdzę, czy ten... Czy ja się mogę do tego przydać? Może tak, w zasadzie. Idealna sprawa. Super. Jak widać, fajnie bo się widzę, zamki składają. Jedna osoba nawet złoży za tą podłogę sama. No tak, bo no. Tu już zaczęliśmy, tak? Także super. To jest. Tak, super, to jest ten to element. Rzeczywiście pokazałeś, że jest to. No, co dalej? Pierwsza rzecz, proste. No właśnie, bo to jest ważne. Układamy drugą falę? Tak, układamy teraz drugą falę. Mając te zamki i wytyczony ten pierwszy panel, chcemy dołożyć. Kolejną warstwę. Tak, tak. I tak jak wcześniej. Mamy panel. A. I to wszystko? Ja tu nie muszę potem lać jakiegoś kleju, nie, absolutnie. To się po prostu układasz trzyma. Układasz sobie taką układankę, można powiedzieć. Tak. Tutaj oczywiście w tych naszych spartańskich warunkach trzeba to gdzieś tam dobić. Żeby wyprostować. Bo tu w normalnych warunkach mamy ścianę, trzeba ten panel odpowiednio dociąć, tak? Tu już jest ten element taki, nazwijmy to, bardziej złożony, czyli docinania do narożników, bo wiadomo, tutaj mamy do czynienia z jodłą, więc inaczej to trochę wygląda niż w przypadku zwykłego panela, ale jest możliwe do zrobienia, na pewno. No pewnie. Okej. Mamy kolejny. A potem czym się docina taki panel? No właśnie, tutaj w przypadku akurat wersji SPC najlepiej jest mimo wszystko piłą to zrobić, wow. Najszybciej, tak, ukośnicą i tutaj jest najpewniej, mamy bardzo precyzyjnie ustawione te kąty i to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast oczywiście wcześniej pokazywaliśmy, że można to zrobić zwykłym nożem. Nożykiem, tak. Tak, i w przypadku paneli SPC jest to też możliwe, natomiast bardziej uciążliwe. Tobie bym tego nie polecał akurat, tak, bo ja trzeba użyć dużo siły. Tak, ja ani za nóż, ani za piłę to w ogóle się nie chwytam, więc i tak jednak potrzebuję wsparcia, natomiast ale można. Jednak ktoś, kto się pewniej czuje z ostrymi narzędziami w ręku, może, nie? Tak, dokładnie. I tutaj, tak jak wcześniej sobie poustalaliśmy, można dołożyć kolejny element. Dobra. I sobie w ten sposób to dokładać. Można to zrobić na podwójną jodłę, można to zrobić na jodłę pojedynczą, czyli dołożyć sobie ten element wcześniej, tak żeby dochodził nam bezpośrednio. Tak jak powiedziałem, są różne rodzaje jodełki. Można sobie stworzyć własny wzór, że tu dwa, tu jeden. Tak, jest podwójna, jest też pojedyncza, także można to rzeczywiście sobie w ten sposób ułożyć. Nie? Czyli inny wyciągając. Kolor i można sobie stworzyć. Tak, bo można przekładać. Można przekładać. Kolory. Wszystko można, dobra. Tak, i to jest jakby główna zasada działania czy w montażu samej jodły. Później ewentualnie te elementy docięć po bokach, gdzieś wokół słupów i tak dalej. No, tutaj jest trochę zabawa w trygonometrię, czyli sobie gdzieś tam trzeba ustawić szablony, ale to jest bardzo proste, bo generalnie można te szablony zrobić ze zwykłego kartona gdzieś tam, bądź ewentualnie posłużyć się miarą i można też gdzieś tam odmierzać. Ta posadzka, jak widzisz, kiedy będziemy ustawiali sobie czy w podwójną, czy w pojedynczą jodłę, bardzo szybko jesteśmy w stanie w 3-4 godziny, takie około, powiedzmy, 20 parę, 30 metrów sobie spokojnie ułożyć. I już potem można potem chodzić? Nie trzeba czekać? Nie, absolutnie, to od razu jest gotowe. Nie, tak. Wyschnie, ale się zwiąże, nie, nic. Po prostu jest gotowa podłoga w pół godziny. Tak, ten sam element tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić w posadce klejonej. Tak? Czyli troszeczkę zmienia się zasada, czyli nie dobijamy zamków, tylko kleimy jeden do drugiego, tak? Też możemy to zrobić na podwójnie, ewentualnie na pojedynczą jodłę. Dobra, no to sedno sprawy mamy. Da się zrobić z paneli winylowych jodełki do koloru, do wyboru, różne rodzaje, różne wzory. A jakie są korzyści zastosowania paneli winylowych w tym układzie? Co powoduje, że ludzie sięgają po winyl, a nie po drewno na przykład?
No bo jednak klasyka to drewno, no właśnie, nie? Bo ja bym tutaj powiedział o jednej rzeczy, takiej podstawowej. Bo tutaj chodzi de facto o to, że wracamy do klasyki. Mhm. Tak jak na początku powiedzieliśmy, w modzie są pewne trendy, kanony. Tak. Stare parkiety z kamienic i tak dalej. Co prawda już przesiąknięte grzybem, więc ludzie na nowo chcą. Dokładnie. Natomiast te wzory nigdy nie mijają. Mhm. Nigdy nie mijają i są to elementy, które będą świetnie się wpisywać w nowoczesne wnętrza. Tak. Eklektyczne wnętrza, wnętrza klasyczne. Tak jest. Przy czym też tutaj trzeba troszeczkę wyważyć sobie, bo w tych klasykach, dużych pomieszczeniach najlepiej sprawdza się jednak węgierska wiodła, czyli którą mamy pod kątem tych powiedzmy 60 stopni składając, w 120 stopniach jest widoczna sam grot. Natomiast w takich mniejszych pomieszczeniach lepiej składa się jodełka francuska. Aha, ale to tak? Stylistycznie czy praktycznie? Tak, to stylistycznie. Rozumiem, doradzasz, okej, dobra. Tak, tak. Natomiast klasyk w postaci takiej właśnie, jak tutaj mamy, właściwie wszędzie. No to zalety. Winylu. Winylowej podłogi. No przede wszystkim materiał, który się bardzo szybko montuje. Szybko się układa, to tak, jest pierwsza pokazałeś. Rzecz. Materiał, który jest w 100% wodoodporny, czyli... Ważne. Nie spóźnieje nam. Nie, absolutnie. Ta wszędobelska wilgoć, ewentualnie gdzieś od mopa czy jakichś czyścików, nic nam się z tym nie stanie. Nie wsiąka. Dobra. Także to jest niezwykle istotny element. Świetnie nadaje się do ogrzewania podłogowego. I to w przypadku tego szybkiego montażu plus odporności na wilgoć. Ten element też jest niezwykle istotny. On się świetnie składa, wszystkie te elementy jakby przemawiają za tym, żeby na przykład nie zastosować drewna, które jest mimo wszystko dosyć ciężkie w eksploatacji. W porównaniu do winylu, dużo większe koszty tak naprawdę w czasie rozłożone. Tak jest. Kupując, czasami można powiedzieć, że bardzo dobrej jakości winyl będzie około w granicach cenowych drewna, ale później w eksploatacji po roku, dwóch, trzech, pięciu. Konserwacja. To są wszystkie elementy, które wpływają na koszty eksploatacji. Dobra. Także to jest to. Z tych takich podstawowych zalet to właściwie można powiedzieć to, i oczywiście bardzo, bardzo szybka możliwość zmiany tej aranżacji wewnątrz. Tak? Czyli tak naprawdę możesz tą podłogę sobie złożyć. I zabrać ze sobą. Ewentualnie położyć nowiutką. Bez uszczerbku na zdrowiu domowników czy sąsiadów, bo to wszystko, jak słyszałaś, odbywa się, można powiedzieć, bezinwazyjnie. Jedyną rzeczą, która generuje dźwięk, to jest ten młotek. Niesamowite, okej. Okay. I co więcej, do złudzenia, naprawdę do złudzenia przypomina drewno jednak, bo te słoje są nawet, to jest wszystko i tekstura, faktura, wszystko przypomina rzeczywiście ten prawdziwy materiał. No tak, tu jest, pod tym względem jest to fantastyczna sprawa, bo już dzisiaj producenci doprowadzili tą technologię do takiego stopnia, w którym naprawdę trzeba, nie wiem jakiego fachowca, który przyszedł i powiedział, że to jest na pewno drewno, to jest na pewno winyl. Bardzo ciężko jest odróżnić tak naprawdę oryginał od tego, co ma to imitować, w związku z czym to jest na pewno potężna zaleta. Tak, ten nowoczesny winyl, który możecie dostać w salonach Mo, jest rzeczywiście idealnie odwzorowuje prawdziwe drewno. No to cóż, zapraszamy Was w takim razie do wszystkich salonów sieci Mo. W poznańskim salonie możecie spotkać eksperta Macieja, ale też nasi doradcy w pozostałych salonach służą Wam wiedzą, pomocą i doradztwem. No i najważniejsze, co powinniście zapamiętać z tego odcinka, to tak, jodełka w panelach da się w każdym rodzaju, w SPC Velvet, klejonym, składanym i przemawiają za tym same korzyści. Także zapraszamy, zachęcamy. Maciej, dzięki. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.